Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę za zaproszenie naszego stowarzyszenia, naszej organizacji do współorganizowania tej sesji. Tak jak Paweł wspomniał, działamy od niedawna, od stycznia jesteśmy oficjalnie Polską Organizacją Krajową dużej międzynarodowej organizacji HL7 International. O samej organizacji HL7 powiem nieco więcej. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejsza sesja, dzisiejsze warsztaty będą miały właśnie charakter warsztatowy, to znaczy będziemy mieli szansę, zwłaszcza w drugiej części, omówić konkretne przykłady, przedyskutować z naszymi prelegentami z drugiej części, przedyskutować praktykę implementacji standardów, czyli zakładamy, że nasza dzisiejsza sesja będzie nieco bardziej praktyczna niż prezentacje wczorajsze. Celowo w naszym przeglądzie tej pierwszej części, którą nazywamy panoramą interoperacyjności, czy następnie przeglądem specyfikacji narzędzi dostępnych dla implementatorów standardów interoperacyjności. Celowo powtarzamy niektóre informacje z wczorajszego dnia, to znaczy wymieniamy wybrane przykłady projektów międzynarodowych po to, żeby opowiedzieć od naszej strony, od strony bardziej praktycznej, na czym polega udział w tych projektach, w jaki sposób te projekty przekrojowo przecinają się nawzajem, to znaczy jak te różne perspektywy zastosowania interoperacyjności mają się do siebie. To jest program całej sesji. W pierwszej części omówimy właśnie te kilka wybranych, najważniejszych organizacji, które zajmują się interoperacyjnością na świecie. Sebastian przedstawi dostępne specyfikacje i narzędzia, a następnie nasz gość, pan mecenas Tomasz Zalewski, przedstawi prezentację dotyczącą aspektów prawnych związanych z wdrażaniem interoperacyjności, związaną z zamówieniami publicznymi. W tej części pierwszej zacznę króciutko, oczywiście powtórzę dwa słowa na temat samej interoperacyjności. To słowo padało wczoraj wielokrotnie. Myślę, że Państwo znacie wszelkie możliwe definicje interoperacyjności. Natomiast powtórzę dosłownie na dwóch slajdach krótko informacje, może nie taką formalną definicję interoperacyjności, ale zwrócę uwagę na pewne praktyczne aspekty tej interoperacyjności, szczególnie w ochronie zdrowia. Spróbuję też omówić perspektywy stosowania rozwiązań interoperacyjnych, co to oznacza w praktyce, to znaczy dlaczego ludzie zabierają się za wdrażanie standardów interoperacyjności i przedstawimy poszczególne organizacje i wybrane projekty. To jest slajd, który część z Państwa pewnie widziała w naszych materiałach szkoleniowych. To jest taka próba praktycznego wyjaśnienia, na czym polega interoperacyjność i co to jest standard danych, kiedy można mówić o interoperacyjności semantycznej. Jeżeli porównamy sobie dane i informacje, dane jako pewien zapis, pewien ciąg znaków ustalony w pewnym określonym formacie, na określonym nośniku i te dane porównamy z informacją, która jest zawarta w tych danych, to można mówić o pewnych procesach przekształcania danych w informacje i odwrotnie. Jeżeli z danych mamy odczytać informacje, to mówimy o jakiejś interpretacji tych danych i w drugą stronę mówimy o pewnym zapisie czy o kodowaniu określonej informacji w postaci danych. Poprawność obu tych procesów może być wyspecyfikowana, może być zapisana w postaci pewnej specyfikacji i wtedy ta specyfikacja jawna lub domyślna, nazywamy ją standardem danych. Dlaczego domyślna? To znaczy czasami ta informacja nie musi być spisywana w sposób formalny. Przykładem jest dokument medyczny papierowy, który jest po prostu zbiorem danych utrwalonych na papierze i proces interpretacji tych danych i również tworzenia dokumentu, zapisu pewnej informacji medycznej na papierze również jest pewnym sposobem kodowania. Najlepszy dowód na to, że w zależności od kompetencji osoby, która ten dokument interpretuje, czyta, można różny zakres informacji z niego wydobyć. To znaczy tak naprawdę dokumenty medyczne są przeznaczone do tego, żeby pracownicy medyczni odpowiednio wykształceni potrafili wyciągnąć właściwą informację z danego dokumentu, niekoniecznie osoby, które tych kompetencji nie mają. W przypadku danych w szerszym rozumieniu, danych elektronicznych, oczywiście sprawa się komplikuje. Standard danych to jest pewna umowa dotycząca sposobu zapisu tych danych i później interpretacji przez system informatyczny tego zbioru danych. Jeżeli ta specyfikacja jest, ten standard danych jest wystarczająco powszechny i uniwersalny, to wtedy można mówić o interoperacyjności semantycznej. Co to znaczy powszechny, co to znaczy uniwersalny? Powszechny to znaczy oczywiście, że jest szeroko stosowany. Nie można mówić o tym, że jakiś standard jest interoperacyjny wtedy, kiedy używa go jeden zespół w jednym ośrodku. Oczywiście on musi być szeroko stosowany, a uniwersalny oznacza coś troszeczkę innego. Uniwersalny standard to jest taki, w którym można zapisać bardzo szeroki zakres informacji medycznej, czyli uniwersalny standard jest czymś w rodzaju języka zapisu informacji w określonej postaci danych. Wszystkie zamknięte, ścisłe, czysto formalne standardy z reguły nie są wystarczająco uniwersalne. Niestety ochrona zdrowia, medycyna ma tę cechę, że po pierwsze informacja może być szalenie złożona. Informacja jest często trudna do zapisu w postaci, precyzyjnej postaci analitycznej, a niebezpieczeństwo błędnej interpretacji tych danych jest bardzo duże, to znaczy ryzyko związane z tą niewłaściwą interpretacją jest oczywiście no, zagrożeniem dla pacjenta. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że sama interoperacyjność to jest możliwość wymiany, to jest zapewnienie możliwości wymiany pomiędzy dwoma systemami, wymiany danych w taki sposób, żeby system odbiorcy był w stanie te dane nie tylko przyjąć, ale również zinterpretować na odpowiednim poziomie. Interoperacyjność jest pewną cechą systemów, która umożliwia ich dalszy rozwój, czy ułatwia ich dalszy rozwój, ułatwia integrację tych systemów w przyszłości z innymi systemami, czyli istnieje pewna taka przeciwstawność pomiędzy interoperacyjnością a integracją. Tak? Jeżeli system jest budowany w sposób interoperacyjny, wówczas integracja tego systemu w przyszłości, jego rozwój jest zdecydowanie łatwiejszy. Kolejna ważna informacja, interoperacyjność nie jest cechą zero-jedynkową. Interoperacyjność jest też cechą ilościową. Można mówić o większej lub mniejszej interoperacyjności danego systemu i to też nie ma w tym nic złego. Tak? Znaczy szczególnie w przypadku danych medycznych można mówić o częściowej interoperacyjności, o tym, że część danych jest zapisana w postaci bezpiecznie, w postaci możliwej do bezpiecznej interpretacji przez system informacyjny, a część informacji jest zapisana w postaci takiej, którą można przedstawić użytkownikowi, który jest odpowiednio wykształconym pracownikiem medycznym. Teraz troszkę o tych perspektywach zastosowania rozwiązań interoperacyjnych. To pojęcie perspektywa zastosowania dotyczy tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, po co zabieramy się za wdrażanie rozwiązań interoperacyjnych. Oczywiście istnieje perspektywa regulacyjna, to znaczy jeżeli w określonej rzeczywistości prawnej, w określonym kraju jest wprowadzany wymóg stosowania określonego standardu interoperacyjności ze względu na konieczność bezpiecznej, powszechnej wymiany danych medycznych, to wtedy mówimy o perspektywie regulacyjnej, to znaczy wdrażamy standard interoperacyjności dlatego, że musimy go wdrożyć. Natomiast są inne perspektywy. To nie jest jedyny powód, dla którego wdrażane są standardy interoperacyjności. Zresztą przykłady, które będą w drugiej części dzisiejszej sesji, przynajmniej część z nich w pewnym zakresie jest dowodem na to, że zespoły wdrażające rozwiązania interoperacyjne w Polsce nie robiły tego tylko dlatego, że musiały to robić w danej chwili ze względu na wymagania prawne, albo że spodziewały się takiego wymogu w przyszłości. Interoperacyjność jest wartością samą w sobie i To są te pozostałe perspektywy. Perspektywa standaryzacyjna, można mówić o takiej perspektywie standaryzacyjnej wtedy, kiedy ktoś, kto decyduje o wdrożeniu systemu, wdrożeniu rozwiązania interoperacyjnego, widzi korzyści ze standaryzacji określonych danych. To znaczy o tym, że te same dane zapisujemy w podobny sposób i możemy ich używać, jakby oszczędzamy na pracach analitycznych. Jest perspektywa implementacyjna, która jest jakby podkreśleniem tego aspektu czysto praktycznego, związanego z faktem, że użycie standardu rozwiązuje wiele problemów związanych z analizą, projektowaniem systemów i bezpośrednio z programowaniem również, z projektowaniem struktur, w których przechowywane są te dane. Korzyść ze stosowania standardów interoperacyjności polega między innymi na tym, że wykorzystujemy pracę wykonaną przez twórców standardu. Standardy organizacja HL7 istnieje od 30 lat. Standard CDA, który jest wdrażany w tej chwili, w tej wersji, która jest obecnie wdrażana i która będzie wersją, jest już wersją obowiązującą dla elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce, ten standard ma już ponad 10 lat. Oczywiście był przygotowywany, opracowywany przez kolejnych wiele lat. Praca nad specyfikacjami to jest praca ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie w tej branży i którzy wykonali tę pracę w innych projektach i dzielą się tą wiedzą z nami poprzez zapisy standardu. Organizacje. Organizacja HL7, tak jak wspomniałem, istnieje od 30 lat. Jest to organizacja międzynarodowa o zasięgu globalnym. W tej chwili ma członków w 55 krajach, a organizacji krajowych, takich jak Polskie Stowarzyszenie HL7, jest w tej chwili 38, z tego połowa, 19 to są organizacje europejskie. Najważniejsze standardy, takie z naszego punktu widzenia, bo tych standardów jest oczywiście więcej, to jest standard messagingu, standard HL7V2, który jest dość popularny w Polsce. Dość stary standard, to jest standard wymiany danych, powszechnie stosowany do wymiany danych pomiędzy systemami szpitalnymi a systemami laboratoryjnymi lub systemami danych obrazowych. Standard CDA, o którym wspomniałem, to jest standard dokumentu medycznego w postaci elektronicznej i można powiedzieć nowość w porównaniu z tamtymi standardami, standard HL7 FHIR, o którym dokładniej opowie Sebastian w swojej części. Natomiast jest to standard nowoczesny, zorientowany na szybką implementację tego, co w tej chwili nazywamy jednostkowymi danymi medycznymi, chyba tak można powiedzieć. Oczywiście HL7 pracuje również nad innymi specyfikacjami, jak profile funkcjonalne czy specyfikacje implementacji standardów. Formy działania. Podstawową formą działania organizacji HL7 jest praca w tak zwanych grupach roboczych. Te grupy robocze pracują na bieżąco, jakby na okrągło w postaci telekonferencji i 3 razy do roku jest organizowane spotkanie grup roboczych. W tych grup jest najczęściej, w sumie jest ich kilkadziesiąt, natomiast w czasie takiego 5-6-dniowego spotkania, które nazywa się Working Group Meeting, w czasie takiego spotkania spotykają się te wszystkie grupy wielokrotnie, spotykają się crossowo, mają spotkania łączone i w czasie tych spotkań są wypracowywane, podejmowane decyzje, są przegłosowywane rozwiązania. Takie rozwiązanie, taki format działania jest szalenie skuteczny, to znaczy na taki working group meeting przyjeżdża powiedzmy 300 osób z całego świata, tych grup jest 30, i w ciągu tygodnia są w stanie odbyć przynajmniej 100 kilkadziesiąt spotkań i te spotkania są rzeczywiście efektywne. To jest niesłychane wrażenie, kiedy po raz pierwszy w takim czymś się uczestniczy. Chciałbym bardzo, żeby tego typu kultura spotkań i kultura mogła zaistnieć w projektach w Polsce. Gorąco zachęcam do udziału w takich spotkaniach. Drugą formą spotkań, wydarzeń organizowanych przez HL7 jest tak zwany IHE, to jest International HL7 Interoperability Conference. To są konferencje, które odbywają się raz w roku. W tym roku w październiku będzie ta konferencja, odbędzie się ta konferencja w Atenach. Ma charakter bardziej naukowy, ale również taki bardziej konferencyjny rzeczywiście, tak? To znaczy są przedstawiane prace o charakterze bądź naukowym, bądź takie short progress report związane z implementacją danych standardów. Polskie Stowarzyszenie HL7, tak jak wspomniałem, działa od stycznia. Zachęcam do dołączenia do nas. Proszę w przerwie zgłaszać się do nas. Mamy swoją stronę webową, jesteśmy na Twitterze. Mamy poza tym dzisiaj również takie malutkie stoisko, nasze stanowisko, na którym można też wziąć ulotkę z naszymi danymi kontaktowymi. Druga szalenie ważna organizacja to jest organizacja IHE, Integrating the Healthcare Enterprise. I to jest organizacja, która nie skupia się na rozwijaniu standardów, samych standardów danych. Ona opracowuje tak zwane profile integracyjne. Profile integracyjne mówią o pewnym sposobie zastosowania, o pewnej dynamice realizowania pewnych czynności, pewnych funkcjonalności przez systemy informatyczne i profile IHE wskazują również, w jakich standardach mają być zrealizowane określone struktury obiektów, czyli standardy danych zastosowane, m.in. standardy HL7 lub standardy samych usług sieciowych, które są w ten sposób oferowane. Oczywiście organizacja IHE ściśle współpracuje z organizacjami rozwijającymi standardy danych. To IHE wskazuje w danych profilach, które standardy, których organizacji są rekomendowane do zastosowania w określonej dziedzinie dla realizacji określonego przypadku użycia. Najważniejszym wydarzeniem w świecie IHE jest tak zwany Connectathon, czyli spotkanie przedstawicieli dostawców oprogramowania, którzy przyjeżdżają ze swoimi rozwiązaniami i próbują w ciągu też takiego kilkudniowego spotkania przetestować w praktyce możliwości wymiany danych pomiędzy swoimi systemami. Oczywiście to nie jest aż tak proste, jak to powiedziałem. To wymaga pewnego przygotowania przed spotkaniem. Jest tak zwany pre-connectathon, w czasie którego są testowane te rozwiązania, a następnie w dość złożonym środowisku testowym, jakim jest Gazelle, w czasie Connectatonu są te testy przeprowadzane już jakby na czysto, można powiedzieć. Jest też organizacja HIMSS, o niej też wczoraj była mowa. To jest, wymieniam ją dlatego, że to jest największa organizacja taka członkowska, tak, taka, do której można się zapisać, największa organizacja w tej naszej branży, w branży Health IT. Organizacja istnieje od 1961 roku, ma 64 tysiące członków, w tym 640 organizacji. Generalnie znana jest z dwóch rzeczy, to znaczy z działalności analitycznej, w której oferuje przygotowywanie raportów, publikuje te raporty, wykonuje pewne prace związane z analizą danych dotyczącą Health IT na świecie i wydarzenia takie jak World of Health IT czy eHealth Week, dość popularne wydarzenie w Europie, dużo ludzi jeździ na te spotkania. Oczywiście są jeszcze inne organizacje, takie jak organizacje zarządzające słownikami, opracowujące te słowniki i rozwijające je, również komitety techniczne, które są w tej części świata standardów, który w Polsce nazywamy normalizacją, tak? Czyli Polski Komitet Normalizacyjny i jego odpowiedniki na poziomie europejskim czy na poziomie organizacji ISO światowej. Projekty. Projekt IHELT DSI to jest projekt, który jest w pewnym sensie kontynuacją projektu EPSOS, o którym Państwo prawdopodobnie słyszeliście. Natomiast wynika z projektu EPSOS w tym zakresie, że w ramach projektu EPSOS zrozumiano, jakby jednym z wyników projektu EPSOS było to, że dla celów uruchomienia transgranicznej wymiany danych niezbędne jest stworzenie pewnej infrastruktury. I tu nie chodzi tylko o infrastrukturę sprzętową, tu chodzi raczej o pewną platformę wymiany danych. Czyli ten projekt, zresztą tak jak projekt EPSOS, nie ingerował w kwestie związane z elektronizacją czy recepty, czy patient summary w poszczególnych krajach. On się zajmuje sposobem wymiany tych obiektów elektronicznych pomiędzy krajami. Celowo wymieniam patient summary i elektroniczną receptę, ponieważ to będą też dwa przykłady, których użyję do przedstawienia tej praktyki działania. Jeśli chodzi o receptę, wiecie Państwo doskonale, że w tej chwili ta tak zwana pierwsza iteracja projektu P1 ma się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku wdrożeniem produkcyjnej wersji elektronicznej recepty, centralnego systemu elektronicznej recepty. I tu oczywiście założenia są takie, że zakładamy zgodność z Polską Implementacją Krajową CDA, czyli z tym podstawową specyfikacją dla elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce, ale również w związku z chęcią zastosowania profili IHE w polskich projektach IHELT-owych, w związku z tym spróbowaliśmy dopasować te wzorce, te szablony CDA dla elektronicznej recepty i wzory dokumentów realizacji recepty do odpowiednich profili IHE, profili kontentu. To nie są profile integracyjne, profil IHE Pre od prescription i IHE Dis od dispensation, to są profile kontentu, czyli profile zawartości, profile, które mówią o tym, w jaki sposób, jak ma wyglądać obiekt elektronicznej recepty i to są tak naprawdę po prostu wskazanie standardu CDA i określonego szablonu CDA, ale jest to szablon, który jest doprecyzowaniem standardu CDA dla potrzeb IHE farmacji. Nasze zadanie ostatnio polegało na tym, żeby spróbować osiągnąć zgodność tych wzorów, tych szablonów CDA dla recepty i dla dokumentu realizacji recepty, które, żeby ta zgodność była równocześnie z Polską Implementacją Krajową i z tymi szablonami opracowanymi przez IHE. Da się to zrobić, natomiast to było ciekawe doświadczenie, to było zagadnienie z zakresu harmonizacji dwóch specyfikacji, a nie jakby rozwoju tej specyfikacji własnej. Natomiast ważne jest to, że w przypadku elektronicznej recepty te projekty krajowe, takie jak Polska Elektroniczna Recepta, przenikają się w istotny sposób z projektami międzynarodowymi. Jedna sprawa to jest dalszy rozwój profili IHE dla recepty, dla dokumentu realizacji recepty i my w ramach naszych prac również jakby przy okazji uczestniczyliśmy w określeniu pewnych, zasugerowaniu pewnych zmian w profilach IHE, w zasugerowaniu sposobu harmonizacji poszczególnych elektronicznych recept w różnych krajach. Przy okazji wykryliśmy jakieś błędy w specyfikacjach krajowych innych krajów. Ta współpraca na poziomie organizacji międzynarodowej, jaką jest HL7, współpraca z IHE jest bardzo taka robocza i praktyczna. To się rzeczywiście dzieje szybko. Tutaj nie ma jakichś niepotrzebnych formalizmów. Te formalizmy dzieją się dopiero wtedy, kiedy dana specyfikacja ma zostać rzeczywiście zmieniona i rzeczywiście mają zostać klepnięte te zmiany, sformalizowane. Natomiast praca merytoryczna jest szalenie skuteczna. Zachęcam do tej współpracy poprzez organizacje międzynarodowe. Oczywiście w ramach HL7 istnieje również grupa robocza Pharmacy, która zajmuje się tego typu sprawami również i w niej również działamy. Natomiast jeśli chodzi o Patient Summary, to jest projekt, który ma, znaczy bardzo ciekawe są przymiarki do Patient Summary w Polsce. To znaczy Patient Summary w gruncie rzeczy jako pewien koncept nie istnieje w świecie papierowym w Polsce. Istnieją pewne podobne aspekty, takie jak no, choćby epikryza w karcie wypisowej ze szpitala, ale samego patient summary tak naprawdę w świecie dokumentacji papierowej nie ma, nie jest to powszechny koncept, natomiast jest to bardzo atrakcyjny koncept do realizacji w świecie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zabranie się za ten projekt w Polsce nie będzie polegało na tym, że jakiś zespół fachowców od standardu CDA usiądzie i zaproponuje projekt takiej struktury, tylko przede wszystkim do wykonania jest ta praca analityczna, ta praca związana z ustaleniem, jak to w ogóle ma działać. I na to chciałbym, znaczy tu taką potrzebę chciałbym podkreślić. To nie jest tak, że dla patient summary wystarczy wziąć jakiś template i powiedzieć, ok, to zrobimy taki, jak zrobili w Wielkiej Brytanii. Również praca nad tym, to uwzględnienie polskiej specyfiki i polskich pomysłów na patient summary powinno się odbywać w ramach projektów międzynarodowych. I właściwie są dwa takie projekty, które ściśle współpracują. Znaczy uzgodniono pomiędzy tymi projektami, że produkty tych projektów będą wspólne. Jeden to jest projekt robiony w ramach HL7, globalny projekt International Patient Summary i drugi projekt to jest ten projekt tak zwany Europejski Patient Summary, który jest realizowany w ramach właśnie projektu IHELT DSI. Z jednej strony to będzie musiało oczywiście oznaczać rozszerzenie samej specyfikacji polskiej, ale przede wszystkim podstawowa trudność polega na tym, w jaki sposób mamy obsługiwać ten patient summary w kolejnych iteracjach P1 i tu jest oczywiście rola dla profili IHE. Podsumowując ten taki wstęp do zagadnień interoperacyjności, myślę, że warto podkreślić, że powiedziałem to już wcześniej, ale powtórzę, zapewnienie interoperacyjności jest wartością samą w sobie. To znaczy nie należy patrzeć na to wyłącznie jako na realizację zapisów prawnych, które się już pojawiają, a za chwilę pojawią się w sposób bardziej ścisły, bardziej obowiązujący. Trzeba patrzeć na zagadnienia interoperacyjności z punktu widzenia praktyki i korzyści, które może odnieść dostawca oprogramowania lub jego klienci. Nie ma konfliktu, nie ma istotnych konfliktów pomiędzy różnymi standardami interoperacyjności. Profile IHE bazują na standardach kontentu, IHE ściśle współpracuje z HL7. Można mieszać w jednej architekturze złożonej wiele różnych standardów, jeżeli właściwie używamy właściwego standardu do właściwych celów. Także jakby walczę troszeczkę z tym mitem konieczności wyboru jednego standardu z wielu. Nie, to trzeba zastosować właściwy standard do właściwych celów. Oczywiście podstawowym wyzwaniem we wszelkich zagadnieniach związanych z budową rozwiązań interoperacyjnych jest taka budowa wspólnej wizji, a więc to osiąganie zgody, wspólnego zdania na temat tego, jak to ma działać, jak ma wyglądać struktura zapisu określonej informacji medycznej w postaci określonych danych. Ta praca jest do wykonania również w ramach projektów międzynarodowych, nie tylko w ramach naszych projektów lokalnych, nawet jeśli to są projekty krajowe lub regionalne. To chyba tyle.